Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Witaj Państwa i moim gościem jest Marek Chlepuś, współautor książki Czy świat należy urządzić inaczej, schyłek czy początek, wydanej w tym roku przez Komitet Prognoz Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Panie Marku. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Marku, takie pytanie mocne na początek, hitchcockowskie, czy czeka nas trzecia wojna światowa? Raczej tak. Mamy taką sytuację, która już się zdarzała w historii parę razy, kiedy porządek intelektualny, porządek instytucjonalny, który zmienia się wolno, jest z natury swej konserwatywny, przestaje nadążać za rzeczywistością, która jest inna niż zapisane to jest w rozmaitych przepisach, deklaracjach czy pracach naukowych wręcz. Dzisiejszy ład globalny jest ukształtowany po II wojnie światowej. Niektóre instytucje panujące na świecie, na przykład nad finansami, powstały przed II wojną światową, niektóre przed I wojną światową, natomiast te główne fundamenty tego ładu, w którym funkcjonujemy, to są traktaty kończące II wojnę światową oraz różne umowy, porozumienia, instytucje powołane wraz z zakończeniem tej wojny z ONZ-em na czele. Ale nie tylko, bo są też instytucje Bretton Woods, jak Bank Światowy czy Fundusz Walutowy, są rozmaite inne instytucje, jak choćby ostatnio dość dużo słyszymy o Światowej Organizacji Zdrowia. Wcześniej przy poprzednim kryzysie była okazja słyszeć dużo o Światowej Organizacji Handlu. I te wszystkie instytucje powstawały w czasach, kiedy na świecie nie było ani jednego komputera. Znaczy było ich kilka, ale były tajne. Nie było w ogóle cyfrowego przetwarzania. Nie było sieci teleinformatycznej. Telefon był dobrem rzadkim. W większości mieszkań nie było prądu. Samochód był dobrem rzadkim. Gospodarka była oparta na pracy i to w większości fizycznej. To były zupełnie inne czasy. To była epoka węgla i stali. I instytucje zawarte w logice tej epoki, zawarte w tamtym paradygmacie, próbują się dzisiaj zmagać ze światem, społeczeństwem cyfrowym, gdzie w zasadzie wszyscy są obecni w sieci, wszyscy rozmawiają głównie przez telefon, mało kto pracuje fizycznie, bo nas wyręczają maszyny i roboty. Nawet takie proste prace, które wtedy wykonywali ludzie, one zniknęły. Na przykład komputer, słowo komputer oznaczało człowieka, który wykonuje kilka operacji arytmetycznych, księgowości i jeszcze można znaleźć zdjęcia czy filmy z takich wielkich sal, gdzie siedzą dziesiątki, a może i więcej ludzi przy arytmometrach i wykonują różne operacje arytmetyczne, a cała ta sala wykonuje jakieś tam przetwarzanie czy jakieś tam duże operacje księgowania. To był komputer. Dzisiaj komputer to jest maszyna, dość proste urządzenie elektroniczne, które każdy się nim posługuje i nawet nie wie, że on działa arytmetycznie, bo nie musi, bo ogląda obrazki, ogląda filmy, rozmawia z innymi ludźmi, gra i tak dalej. Więc ład instytucjonalny światowy powstał w czasach, kiedy świat był inny. Tak już bywało. Po wojnach napoleońskich, nie przed wojnami napoleońskimi, był pokój westfalski, prawda, po wojnie 30-letniej i ten ład, który tam został ukształtowany wtedy, pod tamte warunki społeczne, technologiczne, cywilizacyjne, on trwał sto kilkadziesiąt lat, aż się przydarzyła rewolucja francuska, Napoleon, i był kongres wiedeński, który ustanowił koncert Mozart i inny porządek świata niż
ni stamten, bo tamten przyznawał suwerenność w zasadzie wszystkim państwom. Potem się okazało, że niektóre są za mocne, żeby Europa harmonii nie funkcjonowała. Koncert Mozart miał pilnować, żeby nikt za bardzo nie urósł. To działało przez jakieś 100 lat. Potem była pierwsza i druga wojna światowa, która tamten porządek wywróci. A co teraz pana zdaniem wywróci ten porządek? No teraz mamy społeczeństwo cyfrowe, teraz mamy, tak jak przypisywało się zasługę wywrócenia Związku Radzieckiego, upowszechnieniu się kserografu i drukarki komputerowej, czyli temu, że władza radziecka nie miała monopolu na druk, prawda, to no teraz praktycznie te media, które były narzędziami władzy, media masowe, prawda, te media giną. Te media giną, są wchłaniane przez internet. Internet jest dostępny powszechnie, w zasadzie każdy może nadawać, prawda? I mamy zupełnie nową sytuację w zakresie mediów. Mamy nową sytuację w zakresie konsumpcji. Ludzie konsumują w dużym stopniu dobra wirtualne, których produkcja jest darmowa. To znaczy kopiowanie nic nie kosztuje. Oczywiście kosztuje stworzenie jakiegoś utworu, prototypu, dzieła, natomiast później kopiowanie wyraża się w takich wielkościach energetycznych, materialnych, których żadna waluta nie jest w stanie wymierzyć. Nie ma takich nanocentów, żeby określić, ile kosztuje skopiowanie piosenki, na przykład w internecie, jakie są koszty tego. Oczywiście istnieje prawo autorskie, które domaga się opłat licencyjnych. I mamy społeczeństwo cyfrowe, mamy zupełnie inaczej się układają więzi społeczne. Człowiek nie jest zamknięty w kręgu sąsiadów czy najbliższej rodziny. Każdy człowiek ma w zasadzie kontakty globalne. Kiedy wchodzi na jakieś dyskusje, na jakieś fora, coś na Facebooku, nawet nie ma pojęcia zazwyczaj z kim rozmawia. Informacja się nosi inaczej, plotki się noszą inaczej, idee się noszą inaczej. Zarządzanie ludzi poprzez terytorializm, a do tego służyły państwa i temu służył pierwotnie pokój westfalski, traci sens, skoro człowiek przestał być przywiązany tylko do terytorium, prawda? No tak, ale panie Marku, ale ten porządek może trwać jeszcze kilkaset lat. Dlaczego pan myśli, że będzie trzecia wojna światowa? No, to znaczy ten porządek kilkaset lat nie może trwać, bo te narzędzia panowania, jakie istnieją, one się po prostu wyczerpują. Wyczerpały się media, telewizja to są ostatnie dziesięciolecia, kiedy ona ma taką władzę, radio już ją utraciło, tę, którą kiedyś miało, kino też ją traci, bo mamy wideo w internecie. Dalej narzędzia władzy, takie jak pieniądz, tracą moc w tej chwili w ciągu ostatnich tam kilkunastu lat. Chyba baza monetarna dolara chyba pomnożyła się przez 2,5 albo 3, a ceny się trzymają. To tylko pokazuje, że jesteśmy w sytuacji przed jakimś wybuchem, przed załamaniem systemu finansowego. I te narzędzia się wyczerpują, trzeba będzie sięgnąć do jakichś innych. Zazwyczaj, kiedy wyczerpywały się na narzędzia propagandowe czy ekonomiczne, sięgano do rozwiązań siłowych, prawda? Ludzi trzeba było nastraszyć, pogonić jednych przeciwko drugim, no i jakoś tam można było zaprowadzić rozmaite rozwiązania, które ich dyscyplinowały. W tej chwili będzie to chyba trudniejsze. Od przynajmniej kilkudziesięciu lat mamy cały rozbudowany przemysł straszenia ludzi dwutlenkiem węgla, freonem, UFO, tym wirusami komputerowymi, blackoutami, rozmaitymi innymi rzeczami. Ludzi się wciąż straszy. Straszy się ich żywnością zmodyfikowaną genetycznie, straszy się ich chemią. I ci ludzie przestają się powoli bać. Trzeba by im naprawdę zagrozić w ten sposób, żeby poczuli głód, czy poczuli rzeczywiste fizyczne zagrożenie. No a przepraszam, a dzisiejsza sytuacja z tak zwaną pandemią i koronawirusem, czy to nie pokazuje, że jednak ludzie się boją i robią to, co chce władza? To znaczy media skutecznie ludzi straszą. Mało kto doświadczył istnienia koronawirusa. Ja w swoim otoczeniu nie znam nikogo, kto znałby z nazwiska
do kogoś, kto zachorował, prawda? Czyli w moim prywatnym świecie tego wirusa nie ma. On oczywiście istnieje, to nie jest fikcja literacka jak Wojna Światów Wellsa, która też zresztą wywołała przerażenie i panikę w Ameryce, prawda? Mimo, że to było tylko słuchowisko. Więc pandemia istnieje, ludzie się boją, ludzie, jedni się boją, inni się nie boją. Ja ostatnio widziałem wolontariuszy, którzy stali przed sklepami i krzyczeli na ludzi, żeby zakładali maski, a widzę też całe tłumy ludzi bez maseczek, bez jakiejś tam prewencji epidemiologicznej, więc jedni się boją, inni się nie boją. No, trudno mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć. Na początku tej epidemii rzeczywiście był taki moment, że ludzie dali się pozamykać w mieszkaniach, dali się poograniczać w swoich różnych tam uprawnieniach, nawet w prawie do pracy, ale to chyba przeszło, to chyba już przeszło. To znaczy dzisiaj widzimy jakieś takie raczej rozprzężenie i ci, którzy się boją, to jest jakiś chyba niewielki margines. Tak mi się wydaje. Może to się znów zmieni. Może gdyby tak było, jak podobno jest w Brazylii, że ludzie umierają na ulicach, czy jak w Moskwie, że jakieś wielkie kolejki karetek, pogotowia do szpitali, no to może ludzie by na to patrzyli inaczej. Na razie ta epidemia w Polsce jest pod jakąś tam kontrolą, prawda? Ja znam tylko sytuację polską, ja nie umiem. Jasne. A wracając do tej trzeciej wojny światowej, pan myśli, że jaki to miałby być rok? No, to znaczy, ponieważ nie wiadomo, jakie będą strony tej wojny, znaczy jedna jest znana, to jest Ameryka, prawda? Ameryka jest światowym hegemonem, uczyniła z oceanów światowych swoje morze wewnętrzne i panuje całkowicie nad szlakami oceanicznymi. Na pewien czas wymknęło jej się panowanie w kosmosie, teraz prawdopodobnie próbuje je odzyskać, przy okazji prywatyzując kosmos, czyli jakby już nie robi tego tylko państwo amerykańskie. I Ameryka jest niewątpliwie hegemonem. Ameryka rządzi internetem. Internet jest kierowany z Ameryki na tyle, na ile daje się kierować. W związku z tym myślę, że no cały przemysł praw autorskich, przemysł propagandowy jest też ulokowany głównie w Ameryce, przynajmniej tam są rejestrowane spółki, które to robią. Również instytucje centralne finansowe świata. W związku z tym, cokolwiek miałoby kwestionować ład globalny, będzie kwestionowało przywództwo Ameryki i ktokolwiek by to robił, ten się będzie musiał zderzyć z Ameryką. To jest jakby jedna ze stron. W związku z tym pytanie, kiedy może być wojna, jest pytaniem o to, jak długo Ameryka będzie silna. Jak długo ona będzie w stanie powstrzymywać konkurentów, pretendentów i jak długo będzie w stanie uporać się sama ze sobą. A panu intuicja podpowiada, że jak długo? No, w tym rozdziale tej książki, do której pan się odwołał, czy świat należy urządzić inaczej, mój rozdział nazywa się Stulecie Zmian, ja piszę, że prawdopodobnie do połowy stulecia nikt nie rzuci skutecznego wyzwania Ameryce, czyli to by było prawie jeszcze 30 lat, kiedy Ameryka może się utrzymywać w siodle, a później już trudno przewidywać, raczej później należy się spodziewać niestabilności, aczkolwiek to może być oczywiście szybciej. No, gdyby w Ameryce był gigantyczny kryzys finansowy, gdyby w Ameryce była niestabilność społeczna, gdyby w Ameryce miała być na przykład secesja Stanów tam południowo-zachodnich, co od czasu do czasu się o tym mówi, no to oczywiście Ameryka by była słaba, Ameryka zajęłaby się sobą i musiałaby wycofać swoją aktywność z różnych dalekich miejsc. Ale raczej jeśli chodzi o wojnę z Ameryką, to chyba nikt się na nią nie odważy wcześniej niż do połowy stulecia, tak mi się wydaje. A czy w tej wojnie sztuczna inteligencja będzie odgrywała jakieś, będzie miała jakieś znaczenie? No kluczowe chyba. Znaczy to będzie broń atomowa tej wojny. Znaczy generalnie dzisiaj, bo to można by otworzyć jakby źródła panowania Ameryki, prawda? Ameryka jest wyspą. Ameryka ma dwóch sąsiadów z północy i z południa, których kontroluje. Ma dwa oceany po bokach, które kontroluje.
miała przestrzeń powietrzną po II wojnie światową, którą całkowicie kontrolowała w swoich okolicach i Ameryce nic nie zagrażało. Dopiero radziecki Sputnik, prawda, ją przeraził, bo nagle się okazało, że na środek kontynentu amerykańskiego może coś spaść pionowo z góry i odpalić na przykład bombę atomową. Zresztą stąd powołanie DARPy, wtedy ARPy, stąd projekt w ogóle ARPANET-u, czyli później internetu. Później i Ameryka zaczęła upatrywać swojego bezpieczeństwa w ochronie przed atakiem z kosmosu, przed rakietami balistycznymi i podobnymi zagrożeniami. Także dzisiaj, do dzisiaj wydaje się, że zwłaszcza to, co robi w tej chwili Elon Musk, prawda, wypuszczenie kilkunastu tysięcy satelitów rzekomo do obsługi telefonii komórkowej, dzisiaj wydaje się, że Ameryka odzyskuje panowanie nad kosmosem i że będzie w stanie powstrzymać atak stamtąd. No, pozostają ataki cybernetyczne czy ataki takie partyzanckie. Przypomnijmy sobie 11 września, kiedy rzekomo 19 partyzantów ledwo przeszkolonych, wyposażonych w plastikowe sztućce, zagroziło Ameryce w stopniu niezwykłym. W takim stopniu, że Ameryka na usunięcie skutków tych ataków plus operacje odwetowe wydała kilka bilionów dolarów. Tysiące miliardów dolarów. To tyle kosztowało Amerykę ten atak, którego koszty wyszacowano na pół miliona dolarów. Prawda? To jeszcze większa asymetria może być w przypadku cyberataku, kiedy pojedynczy człowiek będzie w stanie wyłączyć infrastrukturę kluczową w Ameryce, czy doprowadzić do awarii w kilku elektrowniach atomowych, czy czegoś podobnego. Więc dzisiaj chyba cyberprzestrzeń jest głównym obszarem, którego Ameryka się powinna obawiać, a w tej z kolei cyberprzestrzeni mamy jakby dwa składniki, dwie takie technologie, które będą dawały przewagę. Jedna to jest sztuczna inteligencja, druga to są w zasadzie powiązana z tym, to są komputery kwantowe, które zwiększą przestrzeń dla tej sztucznej inteligencji tysiące i miliony razy. I tutaj prawdopodobnie tu się należy spodziewać głównych ataków. A ze strony kogo? Jeśli chodzi o te technologie, to nie potrzeba mieć wielkiego miliardowego państwa, żeby budować sztuczną inteligencję czy komputer kwantowy. Dzisiaj, jeśli chodzi o komputery kwantowe, czy one są oparte na stanach splątanych, na takich, które jeszcze polemizował z tym Einstein, nie chciał w to wierzyć, było takie słynne doświadczenie Einsteina Rozena Podolskiego, potem wyszło, że Einstein nie miał racji, że to jednak tak działa. Dzisiaj kluczowym państwem, które razem z Chinami rozwija technologię stanów splątanych w sposób niedościgły dla innych, jest Austria. Jakiś był taki eksperyment kilka lat temu, że Chińczycy podzielili na połówki foton, puścili go na orbitę, z orbity do Curychu czy gdzieś tam w Austrii i okazało się, że to jest wciąż jedna cząstka i mają natychmiastowe działanie na drugi koniec Ziemi. Tutaj Chińczycy... To ciekawe, wie pan, bo to mnie pan zaskoczył, bo w takiej debacie publicznej w mainstreamie ta Austria chyba się nie pojawia. Austria, Szwajcaria, Szwecja tutaj działa, znakomite efekty ma Izrael. Różne państwa, których byśmy nie ważyli militarnie, także mogą się liczyć, one tu mają pewne sukcesy trudne do ocenienia w ogóle, bo te prace na ten temat są publikowane w bardzo takiej lakonicznej zwykle formie. Dalej sztuczna inteligencja. Sztuczną inteligencję hodują nie tylko państwa, armia chińska, amerykańska, hodują korporacje, prawda? Bóg jeden raczy wiedzieć, które korporacje dzisiaj mają
potężniejszą sztuczną inteligencję, bo się nie przyznają. Zresztą korporacje w ogóle mają dość dużo swobody. Jakieś 8 lat temu, kiedy upadał Kodak, odkryto w piwnicach reaktor atomowy, prawda, aktywny, że Kodak nim dysponował. I jakoś jakby nikt nie wiedział, o co chodzi. Tak? Nikt z ustępujących władz Kodaka nie przyznawał się do jakiejkolwiek wiedzy o tym, to było dawno, a że działa, no to działa. Więc korporacje są poza kontrolą, prawda, przez swój globalny charakter, przez swoje gigantyczne możliwości mogą działać poza kontrolą głównych mocarstw, na jakichś mikropaństewkach, które sobie zresztą same mogą zakładać i rejestrować w ONZ-cie jakiś tam naród wyspiarski, nagle poczuje aspirację do tego, żeby być suwerenny i tam jest tam 100 tysięcy osób, które można utrzymywać w znakomitej kondycji, a przy okazji wydzielić kawałek terytorium i tam robić eksperymenty. W związku z tym trudno jest powiedzieć, kto będzie miał te narzędzia no, panowania. Dzisiaj dziwne kraje, na przykład ostatnio Emiraty Arabskie mają wystrzelić sondę na Marsa. Bez wątpienia Emiraty Arabskie nie mają same, znaczy nie miały, same nie zbudowały technologii, która na to pozwala, tu korzystają z usług, a to Japończyków, a to kogoś innego, to generalnie takie różne rzeczy są na rynku po prostu. Więc mnie jest trudno powiedzieć, kto będzie w stanie rzucić wyzwanie Ameryce. No, na pewno nie spodziewam się, że jakieś małe państwo typu Singapur czy Szwajcaria, bo po pierwsze nie takie są ich strategie polityczne, a po drugie takie państwa można jednak zniszczyć jedną bombą i to w sposób ostateczny, więc raczej się tego nie spodziewam. Natomiast spodziewam się działań sieciowych, że organizacje, które rzucą wyzwanie hegemonowi, będą rozproszone po całym globie, będą w ten sposób nietykalne dla tradycyjnej armii czy dla ataku jądrowego. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No właśnie, wspomniał Pan o tradycyjnej armii. Ja rozumiem, jako zwykli obywatele jednak wojnę postrzegamy w taki sposób tradycyjny, gdzie liczy się liczba żołnierzy, nie wiem, uzbrojenie, geografia. Natomiast z tej Pana wypowiedzi rozumiem, że Pan przewiduje, że to tradycyjne pojmowanie wojny, narzędzi jej, to nie będzie miało miejsca w przyszłości, w tym roku 2050. Znaczy, może będzie miało, tylko na razie istnieją inne narzędzia dominacji i panowania. Spójrzmy na to, co robią Amerykanie. Amerykanie kontrolują instytucje licencjonujące handel, instytucje ustalające przepisy międzynarodowe i w ten sposób pilnują swojej pozycji. Co robią Chińczycy? Chińczycy nie mają takiej możliwości, w związku z tym kupują 100 kilometrów kwadratowych w jakimś afrykańskim kraju, je ogrodzą i tam uprawiają albo zboża, albo wydobywają jakieś surowce swoimi ludźmi, przywożą tam również robotników. Tak? Tubylcy chodzą tylko z drugiej strony płotu z karabinami, a z tej strony chodzą Chińczycy, którzy pilnują tych tubylców, żeby nie przeskoczyli, no i generalnie całe terytorium jest eksterytorialne. I Chińczycy kupują, zresztą nie tylko Chińczycy, Koreańczycy, ale też również korporacje. Chyba Samsung, były jakieś wielkie protesty przeciwko niemu, żeby go nie wpuścić na Madagaskar, gdzie chciał wykupić jakiś istotny areał gruntów uprawnych też na swoje potrzeby. I Chińczycy kupują również kluczowe elementy infrastruktury komunikacyjnej. Kupili port, znaczy wydzierżawili na 99 lat najstarszy port europejski, port w Pireusie, prawda, obsługujący Ateny i Grecję. Więcej, okazało się, że dzierżawią port w Hajfie, główny hub izraelski. Co jest zdumiewające, zważywszy na bliskie więzi Izraela z Ameryką i na no, mało dzisiaj przyjazną atmosferę między Ameryką a Chinami. Chińczycy próbowali wydzierżawić czy kupić porty na Manhattanie. Tutaj Ameryka się
przeciwstawiła temu, ale więc tak, Chińczycy pracują tymi nadwyżkami, które osiągają w handlu z Ameryką, dostają szklane paciorki, dostają obligacje, które generalnie, gdyby chcieli je przedstawić do wykupu, by na pewno nie były wykupione, bo nie ma czym ich zaspokoić, ale próbują to wydawać tam, gdzie ktoś te obligacje przyjmuje i oni sobie swoje imperium powiększają w ten sposób. Amerykanie korzystają z narzędzi prawnych. Prawa autorskie, prawa tam licencyjne i podobne, prawa chroniące wolny rynek, prawa finansowe. No, każdy szuka innych sposobów. Do prawdziwego zwarcia dochodzi wtedy, kiedy te metody przestają działać. Ja w tej chwili tu przedstawiłem strategię chińską, znaczy postawę chińską i amerykańską, ale wcale nie twierdzę, że wojna będzie między Ameryką a Chinami, prawda? Być może ktoś inny do tego czasu, na przykład Indie, być może jednak Rosja w powiązaniu z którymś z tych aktorów, być może jeszcze ktoś inny się pojawi w tym momencie, znaczy do tego czasu. Komputery kwantowe plus sztuczna inteligencja dają po prostu władzę niesamowitą, a zauważmy, że do tego jeszcze dochodzi robotyka. Znów, jeśli chodzi o produkcję robotów, Amerykanie są oczywiście bardzo zaawansowani, Chińczycy też, ale znakomite roboty robi Izrael, Szwecja, Wielka Brytania, Turcja zaczęła, Iran nawet próbuje, Arabia Saudyjska. W końcu ci ludzie, te technologie, te podzespoły, to wszystko jest na otwartym rynku. To w zasadzie każdy może, kto chce i ma pieniądze. I sztuczna inteligencja sterująca rojami robotów, no, może być po prostu no, niesamowitym czynnikiem przewagi. Więcej, może być trudne do uchwycenia, kto to robi, prawda? Może być sabotaż, że będzie trudno wychwycić sprawcę. Wyobraźmy sobie, że ktoś wyłączy w którymkolwiek kraju, czy Chinach, czy Ameryce, ale mówmy o Ameryce, bo więcej o niej wiemy, choćby z Chin. Powiedzmy, że ktoś tam prąd wyłączy na 2 tygodnie. Do jakiego etapu cofnie się Ameryka, prawda? Jak będzie słaba po takim epizodzie. Więc no, znaczy, mi się wydaje, że tradycyjna wojna to raczej no raczej bym się nie spodziewał. Rozumiem, że wyścig zbrojeń w tej chwili jest w zakresie zbrojenia sztucznej inteligencji. No, jeszcze też te roboty oczywiście autonomiczne, które mają zastąpić ludzi. Proszę zobaczyć, jak są myśliwce dzisiaj projektowane. Chyba ostatnim takim myśliwcem tej epoki, kiedy to ludzie nimi sterowali, jest ten F-35, który my mamy też mieć, który, nie wiem, czy połowa, czy więcej niż połowa parametrów, które trzeba uwzględnić przy jego projektowaniu, jest to, żeby przeżył człowiek siedzący tam w środku, prawda? I żeby ten człowiek był w stanie panować nad tą maszyną przy pomocy oczywiście rozlicznych komputerów. Drony mogą być poddane większym przeciążeniom, nie muszą utrzymywać kabiny, nie muszą ciśnienia w kabinie, nie muszą dostarczać tlenu, mogą się zachowywać dużo szybciej niż człowiek jest w stanie dostrzec, więc rój drobnych dronów może być bardzo skuteczną bronią, co do której nie wiemy skąd się wzięła i nie wiemy kto nią sterował. Proszę zobaczyć, jak był ten atak na irański program jądrowy, ten Stuxnet, tak, wirus. W zasadzie nie było wiadomo, kto tego wirusa tam przysłał i zniszczył te wirówki Iranowi, dopóki nie przyznał się do tego Izrael, po prostu się przyznał, tak? Więc no, tak, znaczy takie środki uzbrojenia nie muszą być przenoszone przez człowieka, którego można pojmać, przesłuchać, kto cię przysłał. Tak? Oczywiście jakieś tam ślady, sygnatury zostają, to prędzej czy później nawet po śladach po materiale wybuchowym można z jakimś prawdopodobieństwem dojść, kto go wytworzył, ale kto go przyniósł, to już niekoniecznie. Czyli wspomniał pan o zastępowaniu ludzi przez roboty i faktycznie w debacie publicznej o tym możemy już słyszeć coraz częściej, natomiast bardziej chodzi, rozumiem panu, o zastępowaniu przez roboty żołnierzy na polu walki, tak?
No nie tylko, nie tylko. No, ja mam w oczach taki obrazek z Singapuru z początku epidemii, kiedy pies pasterski z metalu, tak, taki jakiś robot bez głowy, ale czworonogi, chodzi i zagania ludzi do domów, prawda? Czy z Chin, tak. Gdzie latają tak, to tam... Ja przepraszam na chwilę, się wtrącę, bo to myślę, że dla słuchaczy może być interesujące, jeżeli nie znają tego obrazka, bo też on mnie bardzo uderzył. Nie wiem, czy pan kojarzy, Black Mirror wydał, był taki odcinek właśnie o tym psie. Tak, tak. Tak, bardzo, bardzo podobne były te psy, tylko one mordowały ludzi, nie wiedzieć czemu, a ten nie mordował, tylko poganiał tam, prawda? Blisko jest od poganiania do mordowania, natomiast no myślę, tak, że społeczeństwo jest, no, ma niską świadomość, jak blisko. Czy te drony w Chinach, prawda, które krążyły nad tłumem i identyfikowały ludzi i ostrzegały, że ty nie masz prawa. To... Albo drony, które latają nad Afganistanem, amerykańskie drony, to też... No i zabijają ludzi po prostu, wykonują egzekucje, tak, tak. Więc znaczy, to nie tylko żołnierze, nie tylko żołnierze, zresztą Japończycy chyba tu przodują w zastępowaniu ludzi przez roboty, ponieważ mają bardzo zestarzałe społeczeństwo, któremu brakuje opiekunek, opiekunów, nawet psów, bo tam są przepisy jakieś sanitarne, takie, które utrudniają posiadanie psa, więc mają te psy mechaniczne, mają opiekunów mechanicznych, mają nawet roboty do konwersacji. Także nie tylko żołnierze, z żołnierzami to jest najbardziej wymowne i najbardziej wstrząsające, że no, znaczy, a najbardziej wstrząsające jest to, że te maszyny są autonomiczne. Bo jeżeli jeszcze tym steruje człowiek, to jeszcze pół biedy, bo gdzieś za decyzją o zabiciu kogoś stoi ktoś, kto ma imię i nazwisko, kto może być pociągnięty do odpowiedzialności. Natomiast jeżeli maszyna sama podejmuje taką decyzję, no to zaczyna być bardzo niebezpiecznie i bardzo ponuro. No dobrze, to pytanie jest takie... Gdzie w tym zwykli obywatele i co my dzisiaj tutaj możemy z tym robić, czy co o tym myśleć? To znaczy, jeśli wolno, to jeszcze na to pytanie na razie bym nie odpowiedział. Jeszcze bym chciał dojść do konkluzji, bo do niej zmierzałem, a w ten sposób bym ją musiał być może ominąć. Konkluzja jest taka, że mamy nową rzeczywistość, mamy stare instytucje, mamy stare nauki, mamy ekonomię, która już nie opisuje świata, mamy politologię, która już nie opisuje świata, tylko jego część, bo opisuje władze państwowe, a one są dzisiaj dużo słabsze od władz finansowych czy władz duchowych, prawda, czyli tam mediów, głównie mediów, ale nie tylko, środków naukowych. Mamy zupełnie nową sytuację, I mamy ten stary porządek, na którego szczycie stoi Ameryka. To jest to imperium, prawda? To jest ten współczesny Rzym, który panuje nad światem. Ten porządek się nie utrzyma. Nie może się utrzymać, chyba żebyśmy się technologicznie cofnęli. Co raczej jest niemożliwe, bo nawet wojna to raczej przyspiesza postęp technologiczny niż go opóźnia, czy nawet taka klęska jak epidemia, jak widać, przyspiesza implementację różnych technologii, jak zdalna praca, jak podobne rzeczy, jak kontrolowanie ludzi przez telefony komórkowe. To w związku z tym nie należy się spodziewać cofnięcia technologii. No, gdyby słońce wystrzeliło dużo cząstek naładowanych i gdyby prąd na całej Ziemi się wyłączył na parę miesięcy, no to oczywiście się cofniemy. Ale też odbudowa będzie bardzo szybka prawdopodobnie. I ten porządek raczej się nie utrzyma dłużej niż do połowy tego stulecia i raczej nie przetrwa tego stulecia. I ten porządek, znaczy być może Ameryce uda się utrzymać przywództwo w tym nowym ładzie, który będzie powstawał. Najlepszą przesłanką, że to może tak się stać, jest internet. To Ameryka stworzyła internet, Ameryka go udostępniła światu i to Ameryka kontroluje te z tych 13 chyba serwerów zarządzających siecią, kontroluje je wszystkie, a z tego chyba 10 jest w samej Ameryce. To Ameryka zarządza ruchem informacji, to Ameryka zarządza adresowaniem w internecie, więc znaczy
Stany Zjednoczone mają wszelkie przesłanki, żeby konflikt między starym a nowym był konfliktem wewnętrznym w Ameryce, prawda? Ja nie twierdzę, że nowy świat musi hegemonię amerykańską zakończyć. Tak być nie musi. Tak być wcale nie musi, ale tak być może. Tak naprawdę zderzenie to będzie zderzenie świata cyfrowego z tym światem materialnym, czyli epoki cyfrowej z epoką węgla i stali. I to zderzenie zawsze będzie miało kontekst amerykański, bo albo będzie w Ameryce, albo przy pomocy Ameryki, albo przeciwko Ameryce. Po prostu taki mamy świat. Dobra, teraz mogę przejść do... Czy mogę prosić o powtórzenie pytania? Ludzie? Bo jakby na koniec chciałbym tutaj, żeby pan coś powiedział o tym, co mają sobie o tym myśleć zwykli obywatele, do czego pan ich zachęca, no bo żeby nie być tylko biernym widzem tego spektaklu. No to ja tu nie mam chyba żadnych dobrych nowin, bo wydaje mi się, że ludzie są bezradni. Przede wszystkim ludzie nie mają świadomości tego, co się dzieje, bo są formatowani przez szkoły, przez media, które tkwią w kategoriach innej epoki. Po pierwsze, po drugie, media się strasznie degenerują do poziomu tam celebrytyzmu i do poziomu jakichś takich Instagramu, tego Twittera czy czegoś tam takiego. Znaczy, boję się, że zwykli ludzie nawet mają utrudniony dostęp do rzetelnych informacji czy do porządnej wiedzy. Zresztą trudno, żeby mieli, skoro profesorowie się całkowicie mylą, na przykład jeśli chodzi o ekonomię. Cała ilościowa teoria pieniądza nie działa w tej chwili od kilkunastu lat, mimo że jest wciąż wykładana w szkole. Bo gdyby działała, to w systemach komputerowych banków byłoby dzielenie przez zero, komputery by na pewno się powyłączały. W związku z tym, co mogą ludzie robić? Chyba pozostaje im prywatność. Chyba tam trzeba szukać jakiegoś spełnienia. Uczestniczenie w tych spektaklach politycznych, do których ludzie są zachęcani, w tym lajkowaniu, głosowaniu, tam, nawet takich wyborach politycznych, to tylko rodzi frustrację, bo prędzej czy później każdy dostrzeże, chyba że nie dostrzeże, ale każdy ma szansę dostrzec, że rzeczywistość jest inna niż on myślał, prawda, niż go uczono w szkole. Nie mam pojęcia. Znaczy, że na przykład mógłby taki obywatel, który chciałby pójść dalej tropem pana rozważań, na przykład przeczytać książkę, o której mówiliśmy, tak? Tak. Jest wiele książek godnych przeczytania. Ta jest najnowsza w Polsce i rzeczywiście jest efektem pracy wieloletniej chyba. To chyba z 8 lat trwały te, czy 7 spotkania i byli tam bardzo wybitni goście zapraszani, ten trzon Komitetu Prognoz, do którego wtedy też należałem, w tym brał udział. Rzeczywiście ta książka opisuje rzeczywistość, ale raczej w sposób też pesymistyczny, że to sam tytuł, czy świat należy urządzić inaczej. Oczywiście w domyśle odpowiedź jest tak. Odpowiedź jest taka, że należy go urządzić inaczej, że brniemy w jakiś ślepy zaułek, że to nie działa tak, jakbyśmy chcieli. To sam ten tytuł wskazuje, że ta książka była pisana przez ludzi zaniepokojonych. No właśnie, bo to też jest, ja pamiętam taki apel sprzed bodajże 4-5 lat naukowców, ludzi, chociaż nie wiem, czy tam czasami nie było Maska, chyba był, co mnie od razu zelektryzowało, bo ten apel mówił o tym, żeby ograniczyć wykorzystanie sztucznej inteligencji do celów zbrojeniowych. Ale jednocześnie tam byli ludzie czy korporacje podpisały się pod tym, które jakby robią duży biznes na tej sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy pan pamięta ten apel? Ja pamiętam. Ostatnio był jeszcze śmieszniejszy apel Maska, żeby zaprzestać dotacji tam dla jakichś biznesów po tym, jak dostał pół tylko nie pamiętam, czy biliona, czy miliarda dolarów na to, co teraz krytykuję. To są praktyki monopolistyczne, że jak ja już dostałem, jak ja już
coś zrobiłem, to należałoby tego zakazać innym, prawda? Jakoś tam reglamentować. Tak. Znaczy oni się rzeczywiście przerazili, tam niektórzy ci ludzie, i to już dzisiaj pewnie nie zdążymy, ale rzeczywiście sztuczna inteligencja robi rzeczy, które nas mogą niepokoić. To jest odrębny temat. To jest odrębny temat, bo my żeśmy poniekąd jako ludzkość stworzyli nowy gatunek. Stworzyliśmy obcego, czy tworzymy, który nie będzie nam posłuszny i który, no tak, który może nas przerosnąć w jakiejś tam perspektywie już tego stulecia. Więc jest się tutaj czego bać. Dopóki byśmy mieli wyłącznik, a wcale nie jestem pewien, czy jeszcze dzisiaj mamy taki wyłącznik, żeby można było prąd wyłączyć tej sztucznej inteligencji, to możemy jakoś jeszcze, że tak powiem, spać spokojnie. Ale jak ten wyłącznik przestanie działać, to już naprawdę zaczyna być. I w tym miejscu postawmy kropkę. Pewnie wrócimy jeszcze do tych wątków wybranych w kolejnych audycjach. Czy masz świadomość? Dzisiaj Państwa i moim gościem był Marek Chlebuś, który wieloletni członek Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk. Bardzo Panu dziękuję, Panie Marku. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!